You know, the way the time flies and the way playing this game is amazing. It just an hour passed. Okay, it's downstairs. Maybe some other time. It's an hour. It's amazing. It's amazing how time flies here. Where should I go? There's a road. You don't have to run with a sword in your hand. Do I have a horse? Yes. Hello, Roach. Come on. Let's go. I don't see anything here. That was something. That was really, really something. There was a somewhere down there. There was a fast travel mark, but I'm pretty sure I just missed it. And there's a road. Minimap is going crazy, as usual. I was pretty sure I was there before. Okay, let's go. The song at midnight. Let's meditate on that. Master Mirror song. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie.
A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czara. Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko co miał to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc. A ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent.
Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we 3 i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Interesting number of experience points I got. 108. Should we check this thing out? Before? Yeah, sure. Why not? Where's my horse? Here? Come on, Roach. Where are you? Jedź, płotka. I prefer to use roads for stuff like that. Minimap doesn't. Of course I used the wrong road. Think
to go where she leads me. Did I tell you I hate horse races? Dalej, Polska, dalej. Can you see why? Abandoned site. People returned. Skip. Yes, they're grateful. Come on. 50 crowns. Where's my horse? I should check because probably there are some grateful people. Ah. Don't look at the map. Just follow the road. Yeah. Teraz wolno. Not this thing. It's something. Damn it. Zapach od czynników. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. I'm not sure what I'm taking. No tak. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Otwarte okno. Ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Ten zapach. Robiono tu fisterek. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Anything else to loot? No. Out of goals though. And some herbs. Mm.
Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tam wybiegł. Follow the tracks. Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Strzelano z małej odległości od strony wioski. From the village. Oh. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. On foot or on a horse? Come on. Those monsters are so strong here. Why are they so strong? Come on, let's go. Where are the tracks? Here. Maybe it will be faster if I use my horse. What? I like to complicate things. Yeah.
All done? All done and finished? To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po ofirsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Istech. Okay, I think I will stop the recording now because there's another side quest. So I don't want to waste your time on this. I want to focus on the main quest. So I'll be back. Okay, I'm back because there's too much fun things happening to not record it because it's just actually I like this. I like this very much already because. Because they just used a quote from Mad Max Fury Road, and it's awesome. It's just. Burza psia krew. Fallen Rose Slot Sintra Slot Sintra. Huh. Here? There. Yeah. Where am I? Slaughter of Sintra. That quote from Mad Max, it was, what a day, what a beautiful day, or something like that, so. I don't know, this DLC came after the Mad Max, right? And I love this movie. So. An awesome movie, making this game even more awesome. It's beautiful. But my friend said that there are multiple, you know, cultural and so on references. Oh, you can talk with them. Oh, I've seen it. O, zakon płonącej róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku, bo zalatuje fistechę. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartu.
Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? Trzy, cztery, pięć, sześć... Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście... I love those red and green fumes there. Can we talk? Not really. Okay. Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze zakonu płonącej róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka. I musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie. Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. There's a lot of them. There's a lot of them. Nah, I don't have time for you. I don't have time for you. I need to change my sword.
Siegfried. I wonder what's default setting. The best sword. This one is good. Or I can actually, you know, repair. As far as I know, I have repairing set. Prefer not to fight here on this green stupid things. Green things. Power and spirit. Okay, finish there. There are probably those two guys still outside. I wonder how the content is going on for them. Probably there are here. Okay. Something else to loot? No. Okay. Oh, she's somewhere else. Here. Come on. Jest płotka. Oh, probably should have gone. See.
undiscovered location. Maybe. Maybe later. Finish this thing and go back to Garin. Fast travel, just what I'm doing right now. Exactly what I was doing. Pomściłem twojego przyjaciela. Wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Should I tell the truth? Przyszedłem po pieniądze, a nie snuć opowieści. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. Idź i kup sobie za nie dwie uncje fantazji. I was hoping that the fact that I have I gave Geralt a beard, he won't have to shave. But as it seems, it doesn't really matter. So let's go see a barber. Because why not? Why the hell not? Zaraz pewnie przestanie. Witajcie, panie. Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze, ostrzyżesz mnie. I really hope that this thing's off his face will be gone by the end of this. By the end of this part of the game. Yes, so long. Bywaj. Come on, to destroy such a beautiful face. I need a marker. How could they do this to him? I should sell some of that stuff. Okay.
I have seen it somewhere, but... O, kogo ja widzę! Wiedźmin, co połknął kij od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stół pysk! Jadłem z wami! Piłem i bojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie... Zabiłeś mojego ojca! There is... Nie. To nie... Łżesz, skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. There's a lot of things happening here. No, na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś... nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej. Odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem. Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozplułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka.
Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odin. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w ropuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Wrzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drąży. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak 3-dniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadanie, gdzie mam cię szukać?
Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemie. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Rud von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Poor Geralt. Powodzenia, Geralt. Poor Geralt. So, I said that Dariusz Diaz's voice is one of the most famous. Dead Man's Party. A few years back, maybe not a few, but a little bit more, he was the main voice in the Best Hits chart. I don't know, it's probably how you call it. It was called 30 Tones. And he was legendary back then. He never showed his face. No one, no fans knew how he looked like. So when he finally showed his face, it was absolutely unassuming. He's balding, he's short as far as I know, but you know, you heard this voice and you knew. It was impressive, so I'm not at all surprised that he is also a voice actor.
It's also not his first role in the Witcher franchise. He was probably used in the Ever game for different characters, usually background ones or. I'm also. Maybe he was a voice of one of the kings. Zostawcie ją w spokoju. A co, wolisz, żeby ciebie przechędożyć? Da się załatwić, tylko worek na gębę naciągnij. Spieprzajcie stąd, po zatłukę. Jeszcze obaczym, kto tu kogo zatłucze. Dalej go, chłopaki, obić mu mordę! Zarżnąć od Kaksa! Probably long sword. Don't care. No, no. Right one. Ah, Bob. Okay. Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w Arni bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, bo opowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka. Zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie, zasuszone okularnice, a poza tym ubierają się byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was postrzywać. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Nic wam do tego. No daj spokój. A cóż to za wielka tajemnica? Ona nie brzydka, ty, no, nie za piękny, ale wiedźmin. Dziewuchy takich lubią. No, powiedz. Podoba ci się, czy nie? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku, 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz.
Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się chyba w zimie. Tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego Redańskiej Armii. No tak, to bardzo podobne do Radowida. Cóż, nie narzekam. Odkąd walki ustały, znów mieszkam u siebie i, co najważniejsze, leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. We told them her. Yeah, why not? Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego zoofilu. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Kto to? Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziei. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everett. Von Everett? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rody Redalii. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyebrid, von Esteken... Von Everett! Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu. She is an incredible, incredibly brave woman. I was looking for stairs, sorry. What happened? I don't know. Okay, it's late, it's almost 9 p.m. and I have to go to work tomorrow, so I think I will finish for today. So, till next time. And sorry in advance because I want to record the whole playthrough of this DLC. So,
see you later.